Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, a dzisiaj skupimy się na open interest Bitcoina, czyli na liczbie otwartych pozycji na giełdach typu futures. Słuchajcie, liczba otwartych pozycji dość dynamicznie w ciągu ostatnich dni wzrosła, szczególnie po tym wzroście Bitcoina z poziomu 25 tysięcy dolarów do poziomu 30 tysięcy dolarów. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ liczba otwartych pozycji na rynkach typu futures mówi nam wyraźnie, co dzieje się wśród inwestorów i przede wszystkim pokazuje nam w dość wyolbrzymiony sposób cenę Bitcoina. Zwróćcie uwagę, że ten wykres dolny i górny w zasadzie są dość podobne w kształcie, natomiast rzeczywiście dolny wykres, czyli same stopy finansowania, dużo wyraźniej odzwierciedlają te emocje, ponieważ jeszcze bardziej wyolbrzymiają te wzrosty i spadki na rynku. No i teraz pytanie jest, co to może oznaczać, że tak dużo pozycji pojawiło się w ciągu ostatnich dni? Na 4-godzinówce również to widzimy. Jeżeli wyciągniemy z tego open interest jakiś wskaźnik, możemy wyciągnąć na przykład RSI, tak na samym początku z indykatorów RSI, taki tradycyjny. I ten RSI, przykładowo interwał jednodniowy, widzimy, że jest ten wskaźnik dość wysoko, to znaczy ryzyko jest też bardzo, bardzo wysoko. Dlaczego ryzyko jest wysoko? No jeżeli mamy dużo pootwieranych pozycji, jeżeli dużo ludzi już się zalewarowało na określanie jakiejś pozycji, czy to wzrostowej, czy spadkowej, natomiast jest bardzo, bardzo dużo, to jest bardzo prawdopodobne, że zaraz nastąpi jakaś zmiana, która może te pozycje wytrącić. Ale wyciągnijmy z tego nie tylko RSI, ale na przykład Stochastic RSI. Ten Stochastic RSI już wyciągnąłem. Wyłączę teraz ten wykres Open Interest. I zwróćcie uwagę, taka dość ciekawa sprawa, ponieważ kilkukrotnie w przeszłości dobijaliśmy do poziomów, na których byliśmy aż tak wysoko. To są właśnie te poziomy, które teraz mogę zaznaczyć Wam linią. Więc to było aż 10-krotnie w przeszłości. To Stochastic RSI jest oczywiście wliczone w jakiś sposób, więc też bierzcie na to poprawkę, że można to policzyć w inny sposób i trochę inne wyniki będziemy wtedy obserwować, ale przykładowo na chwilę obecną tak. Szukamy momentów, w których po raz pierwszy dobijaliśmy do tej żółtej linii, czyli te momenty zaznaczamy na wykresie tą pionową, przerywaną żółtą linią i zaraz zobaczymy, jak to pokrywało się z ceną Bitcoina. Ja to wczoraj również na materiale pokazywałem na swoim kanale, natomiast tutaj zrobię to na nowo, ponieważ dobiliśmy do tych najwyższych poziomów teraz i jesteśmy w związku z tym w takiej, wydawałoby się, bardzo ryzykownej sytuacji. Więc teraz zobaczcie, jak to korelowało z ceną Bitcoina w międzyczasie. Za pierwszym razem ta cena Bitcoina nieco zaliczyła spadki, później zaliczyła wzrosty, później zaliczyła finalnie spadek. Ważne też jest to, żebyśmy obserwowali, kiedy miało miejsce dobicie do najniższych poziomów na tym Stochastic RSI, wyłączę te pozostałe metryki, i kiedy ten Stochastic RSI zaczynał znowu odbijać do góry. Myślę, że to jest w stanie nam pokazać jakąś taką odgórną zasadę. Zwróćcie uwagę dalej. Ten Stochastic RSI rzeczywiście był na najwyższych poziomach, później zaczął spadać i tak naprawdę do momentu, jak spadł, to ta cena wcale nie spadła, tylko wzrosła, więc mamy 1-1. Kolejna sytuacja, kiedy Stochastic RSI wybił nam najwyższy poziom, cena trochę wzrosła, trochę też spadła. No i właśnie pytanie, czy ona wzrosła, czy ona spadła? W zasadzie można by też liczyć, że wzrosła i to całkiem, całkiem sporo, bo nie dobiliśmy jednak do tych najniższych poziomów. No właśnie pytanie, jak to wszystko będziemy analizować? Czy będziemy obserwować te małe spadki jako też spadek, typu na przykład 19% w 8 dni, czy jednak nie bierzemy tego pod uwagę? Sami musicie też wnioski wyciągnąć, ja Wam tylko pokazuję możliwą metodę. Kolejna sytuacja, spadek o 20% w miesiąc, no właśnie, ale pytanie, czy to już bierzemy pod uwagę, czy tutaj już doszliśmy do tych najniższych poziomów, czy tak naprawdę powinniśmy brać pod uwagę dopiero ten poziom, który był niżej o około 7%, a w międzyczasie Bitcoin wzrósł no przecież o 30-40%. Więc tutaj te rzeczy niektóre są płynne, bo pamiętajcie, to są wskaźniki, ale lecimy dalej. W sytuacji kolejnej Bitcoin no jednak już miał tylko spadki. W kolejnych sytuacjach też Bitcoin miał spadki, no ale właśnie nie dobiliśmy do tych najniższych poziomów, ale jednak spadki 20% w 19 dni się odbyły. I kolejne takie sytuacje również zwiastowały nam krótkoterminowe spadki, ale tylko krótkoterminowe,
Po później również następowały wzrosty. Kolejna sytuacja, kwiecień 2023, no i właśnie. I dobiliśmy do tych poziomów minus 19% w 2 miesiące. Tutaj Bitcoin zaczął zawracać. Co się teraz wydarzy? Więc mamy sytuację międzynarodową, no taką ciekawą, ponieważ, albo nieciekawą, ponieważ w Rosji były w weekend zamieszki. Ja już zauważyłem, że ta informacja, ten szum medialny o tych zamieszkach już zaczął cichnąć, ponieważ tam już bardzo szybko wybuchło i bardzo szybko też się wszystko uspokoiło. W związku z tym być może to nie wpłynie aż tak bardzo na dolara, ale trzeba to obserwować. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jakiś zamieszek czy rebelii, czy jakichś problemów na wschodzie miałby być ciąg dalszy, potencjalnie byłoby to umacnianie się dolara, ponieważ dolar w takich sytuacjach no jednak jest poza tym całym głównym centrum zamieszania i dolar może tutaj się umacniać na rzecz innych walut, między innymi również na rzecz Bitcoina. Teraz zwróćcie uwagę, jak wygląda dolar. Wejdźmy na przykład na tym wykresie, indeks, interwał jednodniowy, znów dolar od długiego czasu oczywiście jest na spadkach w stosunku do innych walut. W tym samym czasie Bitcoin całkiem nieźle sobie radził. No ale pytanie jest teraz, czy dolar nie ma szansy tutaj choćby chwilowo na jakieś odreagowania? Nie wiem właśnie, co by musiało się przytrafić, żeby dolar przez najbliższe kilka tygodni czy 2-3 tygodnie mógłby być na wzrostach. No właśnie, chyba tylko jakaś niestabilna sytuacja w Europie albo przynajmniej brak takiego poczucia bezpieczeństwa w Europie, co mogłoby mieć połączenie z tą sytuacją w Rosji, która się teraz zadziała z tymi jednostkami Wagnera, które zaczęły już iść na Moskwę, potem stwierdziły, że jednak nie idą na Moskwę, pojechały na Białoruś, dogadali się. I pytanie teraz, co tam się będzie działo, ponieważ Morawiecki zaczął wysyłać więcej wojsk polskich na granicę z Białorusią, ze względu na to, że jest tam więcej jeszcze wojsk rosyjskich. No i właśnie, pytanie, czy przez to wszystko dolar nie miałby szansy przez najbliższy tydzień, dwa, wśród tego niepokoju się delikatnie umacniać, a tym samym potencjalnie przepływ kapitału z Bitcoina, który i tak zyskał już 20% przez ostatni tydzień, czy ten przepływ kapitału by nie nastąpił z Bitcoina do dolara, a później być może dopiero rajd Bitcoina ku górze. Długoterminowo oczywiście Bitcoin moim zdaniem nie był nigdy w dużo lepszej sytuacji niż teraz, ponieważ dołącza BlackRock do Bitcoina spotowego, być może niebawem Mastercard wchodzi coraz głębiej w świat kryptowalut. Generalnie inflacja w Stanach Zjednoczonych, która będzie się pogłębiać, będzie dodruk dolarów w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym będzie coraz więcej tych sztucznych, wypompowanych z powietrza dolarów zalewać świat. Dodatkowo Chiny, które być może będą wydrukowywać dodatkowe pieniądze z powietrza i to też jest bardzo prawdopodobne w tym roku. W związku z tym dla Bitcoina jest to idealna sytuacja w długim terminie, czyli okres najbliższego roku. Natomiast krótkoterminowo, średnioterminowo, tydzień, dwa, co tutaj się może wydarzyć? No właśnie, krótko i średnioterminowo może to wyglądać tak, jakby Bitcoin miał mieć teraz jakieś odreagowanie, ale nie jest to 100% pewne, tylko może tak być, bo w przeszłości, jak to przeanalizowałem na wczorajszym materiale, możecie sprawdzić na Julian Crypto, wygląda to tak, jakby było dość duże prawdopodobieństwo odreagowania Bitcoina o około 19% w ciągu 19 dni, tak to wczoraj wyliczyliśmy, czyli w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni, 11 lipca, być może nawet dojście do poziomu około 25 tysięcy dolarów. Potencjalnie byłoby takie prawdopodobieństwo dość duże. Dlaczego? No ze względu na przegrzanie rynku spowodowane i wzrostami Bitcoina, a wzrosty Bitcoina spowodowały bardzo duże podniesienie liczby otwartych pozycji na giełdach, co historycznie bardzo mocno korelowało nawet z lokalnymi szczytami. Z lokalnymi szczytami i z odreagowaniami krótkoterminowymi Bitcoina. No i właśnie pytanie, czy tutaj takie odreagowanie przed dalszym wzrostem potencjalnym nastąpi, czyli ewentualnie ruch w dół, następnie ruch w górę. Pamiętajcie, to nie są porady. Ja te
tę analizę mogę jutro już na przykład, albo dzisiaj mieć jeszcze inną, że ze względu na to, że wyniknie jakaś informacja, wyniknie coś na świecie, coś się wydarzy. Natomiast na tę chwilę zastanawiam się właśnie nad takim rozwiązaniem tego wszystkiego. Jeżeli uważacie inaczej, też napiszcie w komentarzach, dlaczego uważacie inaczej. No bo przecież nie musi tak się wydarzyć, a ja też chętnie zapoznam się z waszą opinią. Na co jeszcze bym zwrócił uwagę, to to, że dość większe są zakupy na Coinbase w ciągu ostatnich tych dni i na interwale dwugodzinowym. Na interwale dwugodzinowym już to widać na wykresie logarytmicznym, jeżeli chodzi o wskaźnik CBR na MaxData. No a historycznie też te momenty, kiedy inwestorzy na Coinbase zaczynali powoli gdzieś tutaj kupować, no przeważnie to też były dobre momenty pod wybicia Bitcoina w górę. Ale nie mamy jeszcze klarownej sytuacji tutaj. Wzrosty rezerwy Bitcoinów. Bitcoiny w zasadzie teraz fluktuują na podobnych poziomach, delikatnie ta rezerwa wzrasta, ale to nie są jeszcze wzrosty w rezerwach Bitcoinów, takie, które byłyby w stanie te Bitcoiny zbić w dół. Ja teraz przerzucę tę rezerwę do nowego panelu na innym poziomie. OK. I teraz zwróćcie uwagę, wymierzę liczbę tych Bitcoinów, nawet które wpłynęły dzisiaj od godziny 3 rano. To jest 2-3 tysiące Bitcoinów, OK? 3 tysiące Bitcoinów. Jaki to jest poziom cenowy Bitcoina? Dokąd Bitcoin mógłby spaść? Gdyby 3 tysiące Bitcoinów, te, które wpłynęły rano, potencjalnie byłyby sprzedane, powiem wam. Order book, wchodzimy na max order book i na max order booku jest głębokość rynku na chwilę obecną zamówień. 3000 bitcoinów szukamy, tutaj jest ta flaga total i po lewej stronie są zamówienia już wystawione. 3000 bitcoinów jest w tym momencie na poziomie około i tutaj zawsze musimy brać na to poprawkę, ponieważ te dane jesteśmy w stanie zbierać do pewnego poziomu z giełd, ale nie do końca, więc 3000 bitcoinów na poziomie około 29700. OK, 29700, więc wracamy teraz na wykresy, wracamy na cenę Bitcoina, wyłączę tutaj DXY, wyłączę stopy finansowania, wejdę na nieco większy interwał, 29700, zaznaczam na wykresie i to jest mniej więcej ten poziom, 29700. Więc 29700 od poziomu obecnego na chwilę obecną, to tak naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele w dół, o 2,5% w dół, więc jest to całkowicie wytłumaczalne. Pytanie jest inne. Pytanie, czy w międzyczasie nie nastąpią nowe przelewy bitcoinów na giełdy, nie nastąpią nowe transfery. I jeżeli takie transfery nowe miałyby nastąpić, to wtedy wy jako użytkownicy MaxData App będziecie o tym powiadomieni natychmiastowo. Zadzwoni do was CallerBot, zadzwoni do was, wyśle do was wiadomość bot telegramowy, więc jak będziecie się rejestrować na MaxData App, to poza wypełnieniem quizu, który daje bardzo fajne bonusy, to dodatkowo pamiętajcie o tym, żebyście uzupełnili i telefon, i telegram, żebyście mieli te alerty, żebyście mogli je otrzymywać natychmiast, jak tylko coś się wydarzy. I słuchajcie, na ten moment to tyle, napiszcie w komentarzach wasz feedback. Dzięki wielkie za wasze komentarze, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa jak zwykle będzie z nami. Cześć!